Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również Jus Memoriae, czyli Prawo Pamięci, a także Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, mecenasów kanału Zakazane Historie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego Sowieci zniszczyli teczki ofiar zbrodni w Katyniu. Dowiecie się, dlaczego ta historia stała się największą sowiecką tajemnicą. Dochodziło południe 3 marca 1959 roku. Szef sowieckiego KGB Aleksander Nikołajewicz Szelepin kończył notatkę przeznaczoną dla pierwszego sekretarza KPZR Nikity Chruszczowa. Tym razem Szelepin sporządził notatkę odręcznie i nie skorzystał z pomocy swojej sekretarki, ale jego notatka dotyczyła sprawy szczególnej wagi. Chodziło bowiem o polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, którzy na podstawie decyzji Sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku zostali rozstrzelani. Szelepin podkreślił w swojej notatce, że łącznie rozstrzelanych zostało wówczas 21 857 osób. Wymienił także w swojej notatce miejsca, w których odbyły się egzekucje. Były to Las Katyński w obwodzie smoleńskim, gdzie rozstrzelano 4421 osób, okolice Charkowa, gdzie rozstrzelano 4820 osób i obóz ostaszkowski, gdzie z kolei rozstrzelano 6311 osób. Z notatki Szelepina wynikało również, że NKWD w tym samym czasie rozstrzelało również 7305 innych polskich obywateli, jacy przebywali wówczas w obozach i więzieniach na terenie zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Szelepin wspomniał również w notatce o tym, że akta wszystkich rozstrzelanych są przechowywane w specjalnie opieczętowanym pomieszczeniu, jakie znajduje się w centrali KGB, ale jak podkreślił, akta te nie mają już żadnej operacyjnej wartości. W związku z tym zaproponował, aby je zniszczyć, wyłączając z nich jedynie protokoły posiedzeń tzw. Trójki NKWD, które jego zdaniem winny zostać umieszczone w specjalnej teczce. Do swojej notatki Szelepin dołączył projekt uchwały Biura Politycznego, która miała stanowić formalną podstawę zniszczenia wspomnianych teczek. Szelepin zamierzał osobiście przekazać notatkę z projektem wspomnianej uchwały Nikicie Chruszczowowi. Co ciekawe, tak nigdy wcześniej nie robił, ale sprawa wydawała mu się być naprawdę wyjątkową. Dobrze wiedział, czym może grozić przyznanie się sowieckich władz do zbrodni w Katyniu. Dlatego właśnie postanowił zachować maksymalną ostrożność. Dotychczasowe doświadczenia Sowietów związane ze zbrodnią katyńską nie były dla nich zbyt dobre. Zimna wojna, jaka zaczęła się w relacjach pomiędzy Związkiem Sowieckim a Zachodem, sprzyjała wyjawieniu prawdy na temat zbrodni w Katyniu. Sowieckie władze były zmuszone do systematycznej obrony swojej kłamliwej wersji na temat Katynia, która mówiła o tym, że tej zbrodni dopuścili się Niemcy. Szczególne zaniepokojenie sowieckich władz wzbudziły publikacje na temat Katynia autorstwa amerykańskiego dziennikarza Juliusa Epsteina, który wraz z byłym amerykańskim ambasadorem w Polsce Arthurem Bliss Leinem w 1949 roku założył amerykański komitet do zbadania zbrodni katyńskiej. KGB w odpowiedzi na publikację Epsteina zainspirowało serię artykułów w niemieckich gazetach pod tytułem Katyń nie jest żadną zagadką. Te artykuły miały umocnić sowiecką wersję na temat zbrodni w Katyniu. Ale efekty tych działań okazały się niewystarczające. Zachodnia prasa coraz śmielej pisała o zbrodni katyńskiej, kierując oskarżenia w stronę Związku Sowieckiego. W rezultacie tego w listopadzie 1949 roku przy amerykańskim kongresie powołana została Komisja Katyńska, zwana od nazwiska jej przewodniczącego Komisją Madena. Ta komisja opracowała później szczegółowy raport na temat sowieckiego sprawstwa zbrodni w Katyniu. Gdy w październiku 1951 roku Komisja Katyńska rozpoczęła przesłuchiwanie świadków, sowieckie władze były mocno wystraszone. Ten strach stał się jeszcze większy, gdy w lutym 1952 roku amerykański rząd oficjalnie zaprosił stronę sowiecką do współpracy w wyjaśnieniu tej zbrodni. Sowieckie władze zmuszone zostały wówczas do działania. Wystosowały oficjalną notę do rządu Stanów Zjednoczonych, wskazując w niej, że zaproszenie to stanowi obrazę Związku Sowieckiego i jest rehabilitacją faszystów, uznanych powszechnie za winnych wszystkich zbrodni hitlerowskich. Potem sowieckie władze zainicjowały kolejną kampanię na temat Katynia, angażując do niej nawet swoich satelitów z Europy Wschodniej. W ramach tej kampanii powielane były wyniki prac komisji Nikołaja Burdenki, która zajmowała się wcześniej zbrodnią w Katyniu i preparowała kłamstwa na jej temat. Ale ta kampania nie przekonała opinii publicznej. Pod koniec 1952 roku Sowieci zaczęli brać już pod uwagę to, że sowiecka wersja na temat Katynia może zostać niebawem zdemontowana. Stanęli pod murem w lipcu 1956 roku, po tym jak amerykańska komisja katyńska skierowała do Nikity Chruszczowa list, w którym wezwała Związek Sowiecki do przyznania się do zbrodni w Katyniu. Pomimo tego listu strona sowiecka postanowiła nadal kontynuować swoją kłamliwą politykę na temat Katynia. Tyle tylko, że była ona już coraz mniej skuteczna. Na Zachodzie pojawiało się coraz więcej publikacji odsłaniających prawdziwe kulisy zbrodni w Katyniu. W zaistniałej sytuacji sprawą Katynia postanowił osobiście zająć się szef KGB Aleksander Szelepin. I to on przygotował rozwiązanie sprawy Katynia, które przedstawił w notatce do Nikity Chruszczowa wraz z projektem odpowiedniej uchwały biura politycznego w tym zakresie. Jak wyglądały dalsze losy notatki Szelepina, tego do końca nie wiemy. Można jednak przypuszczać, że ta notatka trafiła w ręce Chruszczowa. Tylko Chruszczow mógł przedstawić ją na posiedzeniu biura politycznego, które mogło się do niej ustosunkować. Czy Chruszczow rzeczywiście przedstawił notatkę z jej załącznikiem na posiedzeniu sowieckiego biura politycznego? Tego również nie wiemy. W każdym razie notatka Szelepina wraz ze wspomnianym załącznikiem w postaci projektu uchwały biura politycznego znalazła się w teczce specjalnej numer 1, którą oznaczono klauzulą ściśle tajne. Teczka ta została zdeponowana w tajnym sektorze archiwum Komitetu Centralnego Sowieckiej KPZR. Dostęp do niej miał tylko przywódca Związku Sowieckiego. Ale gdy do władzy w Związku Sowieckim doszedł Michaił Gorbaczow, wszystko zaczęło się zmieniać. Zapoczątkowana przez niego polityka pierestrojki i głasności musiała wywołać sprawę zbrodni w Katyniu. Gdy to już nastąpiło, Gorbaczow wiedział, że musi zrewidować sowiecką politykę w sprawie Katynia, ponieważ będzie się to wiązało z jego wiarygodnością na arenie międzynarodowej, na której mu bardzo zależało. I niebawem Kreml zaczął wypuszczać sygnały mówiące o zmianie sowieckiego stanowiska w tej sprawie. Pierwszym takim sygnałem było podpisanie w dniu 21 kwietnia 1987 roku w Moskwie deklaracji o współpracy polsko-radzieckiej w dziedzinie ideologii, nauki i kultury. Ta deklaracja mówiła o tym, że historycznie obciążone polsko-sowieckie stosunki trzeba dostrzegać w całej ich prawdzie i postulowała wymianę dokumentów archiwalnych na ich temat. 2 miesiące później, w maju 1987 roku, doszło do spotkania w tej sprawie polskich i sowieckich historyków. W czasie tego spotkania mówiono również o sprawie Katynia. Kolejny sygnał Kreml wypuścił w marcu 1988 roku, gdy 59 znanych polskich intelektualistów zaapelowało do Związku Sowieckiego o ujawnienie pełnej prawdy na temat zbrodni w Katyniu. W reakcji na ten apel Gorbaczow zainicjował nowe działania wokół Katynia. Zwołał posiedzenie biura politycznego, na którym przyjęto uchwałę o przygotowaniu założeń nowej sowieckiej polityki w sprawie Katynia, o czym napisano później w sowieckiej prasie. Tym zajął się Walentin Falin, kierownik Wydziału Międzynarodowego KPZR. W lutym 1990 roku Falin zaproponował uznanie NKWD za sprawcę zbrodni w Katyniu, ale jednocześnie zasugerował, aby oddzielić sprawcę zbrodni w Katyniu od sowieckiego państwa. Krótko mówiąc, Falinowi chodziło o to, aby zbrodnia w Katyniu nie była kojarzona z sowieckim państwem ani z jego kierownictwem. W tym celu postanowiono wyselekcjonować dokumenty archiwalne na temat zbrodni, takie, które mogłyby potwierdzać tezy Falina. Gdy tego dokonano, postanowiono przekazać te dokumenty stronie polskiej. Oficjalnie doszło do tego podczas wizyty generała Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, która miała miejsce pomiędzy 11 a 14 kwietnia 1990 roku. W rzeczywistości cały ten plan był obłudną grą Gorbaczowa, który dobrze znał dokumenty na temat zbrodni w Katyniu, jakie znajdowały się w teczce specjalnej numer 1, w której była również wspomniana notatka Szelepina. Gorbaczow robił to także po tym, jak oficjalnie zaprezentowane zostało nowe sowieckie stanowisko w sprawie Katynia. Tak było między innymi w maju 1991 roku, gdy naczelny prokurator Związku Sowieckiego Nikołaj Turobin, który prowadził śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej, poinformował Gorbaczowa o tym, że nie udało się odnaleźć akt śledczych rozstrzelanych w ramach zbrodni katyńskiej polskich oficerów. Ale w tym przypadku historia okazała się przewrotna dla Gorbaczowa. Gdy do władzy doszedł Borys Jelcyn, który zyskał dostęp do teczki specjalnej numer 1, nakazał jej upublicznienie i przekazanie jej kopii stronie polskiej. 14 października 1992 roku na polecenie Jelcyna Rudolf Pichoja, naczelny archiwista państwowy Rosji, przekazał polskiemu prezydentowi Lechowi Wałęsie kopię dokumentów z teczki specjalnej numer 1, wśród których była notatka Szelepina. Ale Jelcyn zrobił to, ponieważ chciał upokorzyć swojego politycznego rywala, jakim był dla niego Gorbaczow. Tak zakończyła się historia notatki szefa KGB Szelepina, który postanowił zatrzeć ślady zbrodni w Katyniu. W moim następnym filmie opowiem Państwu o Odillo Globocniku. W czasie II wojny światowej szefie SS i policji w dystrykcie lubelskim w okupowanej Polsce. Ten hitlerowski zbrodniarz miał na swoim koncie ponad 1 milion ofiar. Ten film zatytułowałem Arcymistrz niemieckich zbrodni. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za Państwa liczne komentarze moich filmów oraz wpłaty. Gorące podziękowania składam Jus Memoriae, czyli Prawo Pamięci, oraz Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, mecenasom mojego kanału. Misją Jus Memoriae jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wyznawane wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinernetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Szanowni Państwo, z racji nadchodzących świąt wielkanocnych